O, dzień dobry, taki dzisiaj sobie pomyślałem odcinek, żeby wam pokazać, jakie środki stosujemy do pielęgnacji dragona. No to, żeby dzisiaj wam pokazać te środki, to taki odcinek, można powiedzieć, pokazowy i taki poradnik, co stosujemy. Pierwszy preparat, mianowicie jest taki, dragon jak go widzi, to już się kuli. O, żeby wam lepiej pokazać. Jest to środek do czyszczenia uszu. Dragon, nie bój się. Nie będziemy czyścić uszu, kolego. Jest to środek do czyszczenia uszu. Z tego, co jest na nim napisane, no to stosuje się od 5 do 30 kropli preparatu, w zależności od wielkości przewodu słuchowego. Psikamy do środka, do żuchwy. No i później rączką ładnie masujemy całą żuchwę, żeby piesek nam no żeby nam u pieska wyczyściło ładnie całą małżowinę. Dragon, halo, nie będziemy czyścić. Czyściliśmy ostatnio, ty tego bardzo nie lubisz, wiem. Nie będziemy dzisiaj czyścić, że możesz być spokojny. Nie będziesz miał czyszczonych uszu. O, pokażę wam tak dokonale, żeby lepiej go było widać. Dragon jak na tureckim kazaniu. Drugi środek, który stosujemy, to jest taki środek. O, środek stosowany do opuszków u pieska, czyli do smarowania po prostu opuszków. Nawet 2-3 razy dziennie. Codziennie smarowanie jest taki kremik nawilżający, łagodzący. No bo jak wiadomo, piesek chodzi po chodniku, po szorstkich kostkach, po twardym. No i po prostu ściera opuszki i trzeba mu je smarować. No, jak widzicie, Dragona nudzi ten wykład, jak typowy uczeń w szkole. Także myślę, że jest dobry materiał, skoro Dragona nudzi. No, ale wracając do tego, no to ten krem stosujemy do opuszków u psów. Jak widzicie tutaj na filmiku, też również i dla kotków. Trzecim środkiem, który stosujemy już od bardzo dawna, jest to płyn do czyszczenia zębów. Jest to płyn do czyszczenia zębów, jak widzicie, firmy Dash. Z tyłu jest instrukcja, jak się z tym należy obchodzić. No co, otwieramy pieskowi buzię, psikamy do środka, 2-3 psiknięcia do środka, aby piesek miały przepsikane każde strony jamy ustnej wraz z ząbkami. Płyn przystosowany dla zwierząt będzie mógł zwierzę połknąć ten płyn, nic mu się tam nie stanie. Tutaj co w środku jest jedynie, no to woda, potas, no i same takie właściwości, które nie szkodzą naszym zwierzakom. A więc taki płyn kosztuje w Rossmanie, żeby wam nie skłamać, chyba 20-27 zł. To nie są to jakieś duże, duże pieniądze, a warto z niego korzystać, bo jak wiecie, zdrowie naszych pupili jest najważniejsze. A i no, jak macie pieski w domu, no to wiadomo, czasem piesek do buziaka liże różne rzeczy, może przynieść różne rzeczy, które mogą przyjść na ludzi, więc na to też trzeba uważać i się zabezpieczyć. A więc dla przypomnienia. Oho, Dragon widzi ten środek, to już się kuli do czyszczenia uszu. To jest koszt, myślę, jakiś 20 też złotych. Fiolka 75 ml, z powodzeniem starcza na bardzo długo. Następny środek. Kremik. Również duże opakowanie, na długo starcza 50 ml, ale starczy na dosyć bardzo długo. Już go mamy ponad miesiąc, także jeszcze jest połowa. I trzeci środek, to co wam mówiłem, w Rossmanie dasz do mycia zębów. No i do czyszczenia dziąseł. Jak wiadomo, jak u ludzi, piesek też może mieć problemy z dziąsłami, z zębami, a lepiej zapobiegać niż leczyć. Także tym oto miłym akcentem żegnamy was wszystkich bardzo serdecznie. Życzymy miłego dnia. I mam na dniach zaległy filmik już połączone, fajnie zrobione. Też niedługo fajne intro wejdzie na kanał,
żeby się kanał bardziej rozbudowywał. Ja pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Życzymy miłego dnia i zapraszamy do subskrypcji kanału. Jest nas coraz więcej. Fajnie, że się kanał rozrasta. Niedługo fajne materiały. Trzymajcie się. Draguś, to dla Ciebie. Twoja zabaweczka. Trzymajcie się. Cześć.